imieniu Stowarzyszenia Baretki Klub Strzelecki i partnera wydarzenia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce witamy serdecznie wszystkich mieszkańców miasta i gości, a także władze samorządowe naszego miasta i powiatu na koncercie w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzeniem tym chcemy oddać hołd zarówno bohaterskim powstańcom, jak i pochodzącym z Warki ofiarom II wojny światowej. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest dana wszystkim orkiestra z Chmielnej. A żołnierski na twardy życia los. Warta śpiewa, a teraz my. Najmłodsi powstańcy, którzy zginęli w boju, to Witek Modelski i Wojtek Zalewski. Mieli tylko 11 lat. Dziewczęta pełniły funkcję łączniczek, przewodniczek po kanałach i sanitariuszek. Chłopcy byli zwiadowcami i zaopatrzeniowcami. Służących w niej harcerzy zwano roznosicielami nadziei. Godzina po godzinie przez 5 lat w cieniu więzienia na Pawiaku. Trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele. Polscy harcerze tworzyli największą młodzieżową organizację podziemną w okupowanej Europie. Czy to nie są najpiękniejsze miasta na świecie? Dziękujemy wszystkim. Proszę Państwa, zagramy teraz dla Państwa wszystkich piosenkę o mojej Warszawie. Ja chciałem poświęcić tę piosenkę mojej świętej pamięci babci. Piosenka o mojej Warszawie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała!